będziemy tu będzie trzeba, tu, żeby to jakoś pasera. Dobrze, ja w zasadzie przepraszam, bo ja jestem zajęty, no tam mam spotkanie, będzie jak zaraz następnie będę przyjechał. Dobrze. Tu się z Jurkiem przywita. No, to tak zachodzi, że ty bardzo... Ale potem, teraz no... Czy moja książka i ten? No wiadomo, że... To wiem też. Ale spotykamy się także z powodów wyjątkowo szalonej akcji wspierania tej wyprawy. Oto wytwórnia piwa, Bieszczadzka Wytwórnia Piwa Ursa Maior wymyśliła sobie, że zrobi piwo, które się nazywa Fenomen, a na etykiecie tego piwa w tym roku będzie Aleksander Doba. I co roku na etykiecie tego piwa Fenomen będzie inna osoba, bo co roku to piwo będzie produkowane raz w roku dla jednej wyjątkowej osoby, po to, żeby wesprzeć jakąś wyjątkową akcję, osobę, osobowość, fenomena po prostu. W tym roku nie mogło być inaczej. Tą fenomenalną osobą został pan Aleksander. Innymi słowy, jak pijecie, to wspieracie. Ja witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj są przedstawiciele najwspanialszego klubu kajakowego na świecie, studenckiego, Wyższy Kraków. Wspaniali kajakarze i kajakarki, nie? I taką wspaniałą imprezę robią jak Akademickie Mistrzostwa Polskie Kajakarskie Górskie. No na koniec tam pływamy po różnych trudnych rzekach, nie? A na końcu oczywiście są beczki z piwem i polewamy. Że ja jako już emeryt, a wyprawa jest naprawdę kosztowna, no muszę się dobrze przygotować. A niech mi ktoś powie, że wyprawa taka kajakiem przez Atlantyk jest możliwa bez kajaka. Jest możliwa? A ja już od tygodnia jestem właścicielem kajaka oceanicznego. No niestety musiałem go kupić. Ja nie potrzebowałem tego kajaka na własność, nie? Ale już właściciel kajaka w stoczni, gdzie został zrobiony, nie chciał mi więcej pożyczyć. No ile taki kajak musiałem zapłacić za nim? Używany, połamany, bo to pałąki złamane. No, zapłaciłem dosłownie 49 900 netto. Czyli, że brutto to 62 tysiące, nie? Jestem właścicielem, jaki bogaty emeryt, stać go, nie? Więc tak, ja potrzebuję wszechstronnego wsparcia. I właśnie tutaj Andrzej się do mnie zwrócił. I z Brawaru, taki fajny Brawar jest w Bieszczadach, no, wspomożemy tą akcję, ale wtedy mówi, zaproś mnie tutaj do Krakowa, żebym coś tam opowiadał. Mówię, nie przyjadę, bo co to tam, czy mnie skusi na piwo, nie? No i wymyślił on, że zrobi takie piwo wspaniałe podobno. Ja już go próbowałem dzisiaj, bo byłem w tym barze, nie? Najlepsze piwo na świecie, no. I, ale jaka fajna nazwa, nie? Także będziecie mogli Państwo spróbować, no. No dobrze, i to do. A powiem Wam tak, że jakaś tam cząstka od każdego piwa to jest na wspomożenie mojej wyprawy, nie? Także bardzo świetny pomysł, dziękuję Ci Andrzeju i Państwu też dziękuję, będziecie chcieli nabyć to piwo, nie? I nie narzekajcie, że jest drogie, bo część idzie na mnie, nie? A za dobrą jakość trzeba płacić. Teraz różnie. Tu jest na przykład burza. Chmura burzowa to jest tak zwany cumulonimbus. To widzę takie wielkie góry na kilkanaście kilometrów. Od horyzontu do horyzontu się ciągnie, nie? I tu na przodzie takie konie szkałowe, to ta energia burzuje w tym. Znacie Państwo takie powiedzenie, cisza przed burzą, nie? Ja tam też miałem, tu jeszcze, no macie spokojnie, a tam już się tam kłębi dalej, nie? Takie wspaniałe uczucie nadciągające grozy, nie? Ale kajak miałem dzielny, bezpieczny, nie? To wcale się nie bałem. Wspaniale to wyglądało w nocy, nie? Spektakl taki, że co 3-4 sekundy błyskawice, nie? Tam walą te błyskawice, tu, tam starają się mnie trafić. Ja taki mały, tam nie, żadna nie trafiła, nie? Ale oglądałem no, wspaniałe widowiska. Przepłynąłem Atlantyk w najwęższym miejscu. No najłatwiej, no, najwęższym. A że jest mam biedny, to co mówię? Założenia podobne. Właściwie takie same. No? Wyprawa samodzielna, samotna, bez pomocy z zewnątrz, kajakiem między kontynentami, ale innymi. No? Jeszcze w najszerszym miejscu Atlantyku też się będę żałował. No? Ale to wyraźnie widać, że mniejsze, najwęższe, to najszersze, te lasy między kontynentami Ameryki Północnej. No? Zatrzymali się 4 km ode mnie. Nie zobaczyli mnie, nie? Ale co? Mgły nie było, to włączyli buczek mgłowy, nie? Gdzieś ten kajakarz jest, niech się odezwie, nie? Drę się do nich, że tak, ropno, a potem tak, że ja, czyli I, okej, nie? I się drę, I, okej, i pokazuje tak, nie? I, okej. Kajak, i też się drę. Kajak, okej, nie? Tak. Potem, a potem taki znak, nie? I drę się do nich telefon nie okej, odwrotnie palec, nie? Telefon kaputny i coś, no ja okej. I potem tak, kajak, na wschód, tam gdzie miałem, nie, na zachód, nie? A ship, na wschód, tam skąd przypłynęli. I bye, kiwam do nich. Oni takie oczy, nie? Przecież oni przypłynęli mnie ratować, nie? Konsternacja, nie? I znowu te liny, nie? A może tego mnie rzucą, uratują, nie? Ja do nich, nie, ja w porządku, tak, w porządku. Pójdźcie sobie bye, nie? Tak 3 razy taka sekwencja, tak po wyłudku, przecież to 30 metrów ode mnie, nie? Oni tak wysoko tam, nie? Z góry na mnie patrzyli, nie? Ale co? Przepływa ten statek, z tyłu ta nadbudówka jest, nie? Kapitan, oficerowie, im też robię zdjęcia, co tam jest duży, tam aparat miałem, nie? Też te same znaki, wszystko, nie? Nie zrozumieli. Żeby tym statkiem takim wielkim zrobić nawrót, godzinę im zajęło, nie? I znowu chcą mnie ratować, nie? Znowu podpływają. A też te sekwencje znaków, tam takich, nie? Wkurzony byłem, co tu zrobić, no? Użyłem jednego polskiego słowa, nie? Takiego mało przyjemnego może, nie? Ja raczej nie używam wulgaryzmów, ale tak staram się i trzeba rozumieć znaczenie różnych słów, nie? Żeby jak ktoś mnie tam wyzywa gdzieś z tyłu, że chyba mi komplementy prawi, nie? Ale tak, więc ja tak zdesperowany, nie? Wydałem się do nich tak. Spierdalać! Tak trochę mało uprzejmie, nie? A ja patrzę? Konsternacja. A za chwilę bye mi kiwają. Ja się staram po angielsku, oni polski rozumieją, nie? Ale frajda, nie? Serdecznie podziękować. Nie bez, właściwie powiem tak prawdę mówiąc, teraz suszy, nie? Bo się nagadałem dużo, nie? Przydałoby się coś wypić, a wy może tyle nie mówiliście coś, ale też aż na suszy, nie? Więc polecam najwspanialsze piwo, które dzisiaj jest premiera. Ja miałem o tym piwie mówić, ja tu leję wodę oceaniczną, nie? Więc to piwo, no jest najfajniejsze w tym piwie jest nazwa. A jak się nazywa? Fenomen Aleksander Doba. No więc jak ktoś chce, dzisiaj jest premiera tego piwa, wspaniałe chyba, nie? A, jak też może dostąpić zaszczytu, to później na Plac Wolnica 10, jest taki pub Ursa Maior. Tam miałem pełnić rolę Bermana, nie już tam dzisiaj byłem, trochę próbowałem. Działa to, nie? Ja tam się nadaję podobno, no. Już pół załogi będę zwolnić, bo jestem wydajny, no. Ale tylko na 2 godziny, bo potem wracam do domu, no. Także na tym chciałem Państwu podziękować, dlatego zaprosić do piwa, do kupowania książek, no i w ogóle wszystkiego już dobrego. A życzę Wam wesołych świąt, jednych i drugich, szczęśliwego nowego roku. No i wszystkiego, co chcecie. No i dobrze. Dziękuję. No. no, no. Żeby poważniej wyglądać, no? No, ten... A może ten na ogół. O, jesteście! Tak, cześć, cześć! Dobry wieczór wszystkich, witam. Cześć, cześć. No właśnie. Tak, ja koledzy miałem pisać. Ja myślałem, że jeszcze taki. A kto są pierwszy zaszczyt? Emeryta to nie. Może ktoś zasobniejszy. Przejęty jest. Sam. To ile chcesz ono za to pierwsze piwo? No pierwsze nie wiem, no. Ja pierwszą cenę rzucam 1000. Jezus Maria, to ja czekam. Jak nie będzie, tak ja będę obniżał. To obniżaj. Ale czego 1000? Rupi? Jak dziewczyny to może uśmiechnąć, nie? Dobra, i co? Jesteś nie zatyska. Takie piękne z pianką. Jezus Maria, piana na dwa palce. Nie ma tej jak wąsy piance umoczyć, nie? Ja nie mam wąsu, bo nawet szczupkiem. O, proszę. Dobra, szczupkiem. Olek zdał egzamin. Dobra, proszę. Jeszcze piwo. Dobra. No na zdrowie. Okej, okay, super. No bo na zdrowie. No co, bezcenne jest to wyświetlenie. Wasze zdrowie. Nie musi być do dna, ale nie ma to jak wąsy piance umoczyć. Ja bym ostatnio jakieś... Nie no, ponad roku. A, to ty mam zawsze. No dobra, pięknie. A, nie ma tak lekko, stopniemy się. Zróbko. Tak. Jeżeli ktoś chce zrobić zdjęcie, to jest za mało. Zastupnięcie? Aha, ja się do was obrócę na chwilę tyłem. Jeszcze patrzymy na plecy. Polak potrafi. Polak potrafi. Polak potrafi. Moją wyprawę na Polak potrafi. A do nas też nie. Proszę zaglądać na stronę Polak potrafi. Tam są różne wspaniałe nagrody i trzeba wesprzeć rodaków. O, tak jak my się tutaj wspieramy. Tak jest. Tak jest. Tak jakby 100 lat pracy. Gotowy? A dziewczyny następne? Proszę bardzo. Zaraz, podniemy się. No właśnie, z troszeczką i osoby świąteczne się nowego roku. No i podwalowe wszystkie tego roku. Ja będę w Sejmie budować. Proszę bardzo. sklepie. Jak jest jakaś wolna ściana, to generalnie jest taka lata. I gotowe. Dziękuję. 35. Dziękuję. Teraz będzie też między innymi program rozrywkowy. Mały striptiz męski. Mały. Nie wołajcie jeszcze. Ale za to nie płacimy. I na małe będzie, wiesz? I tak, no, dwie buteleczki, proszę bardzo. Nie należy do małe. Tyle. Małe. Małe, nie należy do małe. Jedno już ma, jedno macie? Nie. To już jest, jeszcze małe. Jest małe to już. No. Ale z stopnięcia może być duże. I co, duże? Dwa małe? Małe. Okay. Małe. A stukamy się i małym też takie małe stukiny. Drugi. Dobra. A tu jakie małe czy duże? Dwa duże. Fenomeny. Dobra. To będzie nie fenomeny, tak, super. Jest już zaraz podam. Butelkę już skasowaliście? Nie, jeszcze nie. Aha. Także to będzie razem. Czyli tak, za dużej butelki. Tak. Czyli 3 dychy w tym razie. Okej. Panie Aleksandrze, będę miała jeszcze problem. Zaraz, już. Ja teraz pracuję, przerywam pracę i słucham. Czy mógłby pan napisać tutaj autograf? Na tym? Tak. Patrzcie, na którym palcu. Tak, bardzo proszę. Jakby się udało jeszcze, jasne, jakby się udało jeszcze... Uśmiech z brodą, dlatego te kreski tak trochę trzeba się patrzeć, nie? Bo tak dziękuję. Dobrze, aha, po drugie to już też, tak? Tak jest. Proszę? Jedno, dwa, aha, tu jest jedno, tu drugie. Ja już płacę. O tym mogę podać niżej. Sprawiedliwości nie było na świecie i jednym jest więcej, drugim mniej, ale średnia jest prawda. Nie dobrze. Ale było jakieś już do tego. Jest lot. Jak to jest trafić? No. Jeszcze szkoła. Kiedyś coś takiego desperackiego. Zalawałem. Tak to teraz, tak? I dla pani jeden fenomen i jeszcze będzie jeden rejfar, więc musimy zmienić... Ale rejfaru nie mamy, nie? Na którym jest? Na trójce? To nie szkodzi. Przelega już tak nie mieć. Rejfach jest na trójce, tak? Tak, taki sklep podpisany tutaj. Jedno, że już jest, aha, i jeszcze tego. Jeszcze rybak, tam dalej rybak. Możesz brać kolejny szlajn, dobrze, że